Witajcie. Ostatnio dzwoni do mnie kolega Zenon. Wpadaj, mam coś ciekawego. No i wpadłem. I co zobaczyłem? Neo Flow. Sześćroczyste wloty, wyloty ze specjalnego normalnie stopu plastiku. Bo mówię akryl, ale to nie jest taki, słuchajcie, do końca akryl, bo akryl jest kruchy, a to jednak jest elastyczne. Więc wpadłem do kolegi, zrobiłem u niego unboxing. Tutaj porozmawiamy sobie o pudełeczkach, a potem się przeniesiemy w czasie do tyłu i zobaczycie, o co chodzi z tymi wlotami i wylotami. Opinie na temat tego zestawu są dosyć różne, od pozytywnych po negatywne, więc dzisiaj sobie sprawdzimy, czy to hit, czy kit, a ja już wiem, ale powiem Wam w dalszej części materiału, także zapraszam serdecznie na film. Pudełeczka, jak widzicie, bardzo nowoczesne i minimalistyczne i powiem Wam, że wyglądają jak identyczne pudełka od Twinstara, co miałem te dyfuzory akrylowe. Kurde, nie wiem, kto od kogo tu zerżnął, czy Neo, czy Twinstar, kto był pierwszy, ale jedno i drugie jest koreańskie i powiem Wam, no, wygląda jak brat siostrą te pudełka. Ale dobra, nieważne. Co na samym pudełku? Neo Flow Normal, rozmiar L. To jest na węże takie najbardziej typowe, 16-22. Aquario, zasys i wylot. Kod QR, Neo Flow, MK to jest 13 mm, czyli na pewnie na te węże mniejsze, a LK na węże 17. I coś tutaj płynie po polskiemu. I zobaczcie, jest Made in Korea. Neo Flow, no pudełeczko bardzo minimalistyczne. I co tu jest jeszcze? Tu słuchajcie, jest ten niby rewolucyjny skimmer, który się instaluje na wylocie z filtra. Tu mamy zasys wody. Później ja nie będę wiedział, co to jest tam. To jest taka rureczka dłuższa, ale ta rureczka to jest po prostu przedłużka. Jeżeli byście chcieli mieć ten wylot głębiej, to dajemy przedłużkę. Rozmiar L, Aquario. Neo Skimmer, Korea i jest patent. To dlatego może chińscy bracia jeszcze tego nie sklonowali, bo to jest patent, ale w sumie chińscy bracia mają patenty, wiecie gdzie? W nosie. A to, słuchajcie, jest taki rozbijak. Jeżeli mamy mocny przepływ, to tym czymś sobie ten przepływ możemy zdusić, bo zobaczcie, że ta woda wtedy wypada tu i wypada na boki i u kolegi zamontujemy to tak, że jedną z tą osłonkę zdejmiemy, żeby jednak ten strumień wody był rozproszony, bo on ma tam nieduże akwarium, a potężny filtr i zrobiłby sobie pralkie. No i dobra, co to jest? Neo Reliever. Chyba tak to się czyta, rozmiar L, Aquario, Korea. Dobra, tyle na pudełkach. Aha, jeszcze zanim powiem o pudełkach, jakie są wątpliwości? Słuchajcie, problem jest z tym, jak czytałem komentarze, że to nie działa. A jak działa, to strasznie chlupie. Ja już teraz wiem, ale za chwilę Wam powiem, bo przenosimy się w czasie, odpalamy zenonowy wehikuł czasu i fik! No dobra, to zobaczmy, co w środku. Normalnie patrzcie, jaki manual. Obracane, rozkładane, normalnie. No, powiem Wam. Ciekaw jestem, jak to będzie z czyszczeniem. Czy trzeba będzie kwaskiem cytrynowym, czy jak damy do wybielacza, to zbieleje. Kolega sprawdzi, się pochwali. Tym to czyści. Dobra. Mamy nasz rozbijacz atomów, hadronów. I normalnie skimmer, czyli tutaj patent.
niby fajne, niby niefajne. Opinie różne są w internecie, ale jest to fajna sprawa, bo jednak jest to na wylocie i nie zasie nam jakiś zwierząt do filtra i go nie zapowietrzy, bo to jest na wylocie, nie? Ale czemu to są dwie rurki, panie? Czemu są dwie rurki? Patrzcie, pływak jest. To co? To nie wiem co. Takie skosione. Patrzcie, w instrukcji. No łabla. Na pudełku się nie chwalą. I co to jest? Ja wiem, palicie papierochy. Kiedyś jak nie było filtra, to były takie... Dobra, nie wiem. Nie wiem, ale może się dowiem. Pablo, ty wiesz co to jest? Widziała pani? No geniusz. On już musiał czytać w internecie. O, proszę. Ale to może... Nie, no dobrze było. O. No spoko. Podoba mi się. No i teraz normalnie zasys i wlot. Zaraz mi opowiesz. Patrzcie. No i tak to może przychodzić zapakowane, nie? Normalnie ubogata instrukcja. Jakby ktoś nie wiedział tak jak ja, to nie wiedziałbym jak to złożyć. Ale Paweł mi zaraz pomoże. Patrzcie, ile śrubek. Dobra, złóżmy to do kupy. Wiecie czego szukam? Szukam i nie widzę. A. Zasys. A, czyli możemy sobie dać tak. Możemy sobie dać tak. A to możemy sobie dać tak. Zawsze mi coś spadnie. O, widzicie? Pik. Pływak. I na wąż. Tacy leciutkie i przynajmniej się nie zbije. Wyginać nie będę, bo to nie moje, a to nie są tanie rzeczy. Patrzcie, tutaj mamy zasys z dwóch stron. W sumie fajnie, nie będzie takiego podciśnienia. To jest idealna pułapka na ślimaki normalnie. On sobie tu idzie i... No dobra, tak to, moi mili, wygląda. Zobaczymy to sobie, jak to będzie się sprawować w akwarium. Tutaj jakieś cudawianki, patrzcie, takie cuda. No dobra, zabieramy się za instalację. Powiem wam, że te fabryczne uchwyty są małe, zgrabne, ale te śrubki, te kurcze nakrętki, to trzeba kontrować. My jesteśmy po 10 godzinach zakładania akwarium i powiem wam, że nie mam siły na te śrubki, ale mam tu taki pomysł, bo kolega, wyobraźcie sobie, ma może coś mniej dyskretnego, ale za to wygodniejszego. Akrylowe uchwyty. Takie same miałem w tych swoich stalowych. Użyjemy i tych, są sprawdzone, porządne, łatwo się dokręca, nie będę się wydurniał z tymi nakrętkami. Nie mam po prostu dzisiaj na to siły. A jakbyście sobie chcieli kupić, to kiedyś kosztowały 19 zł, teraz pewnie ze 140. O, i tak to wygląda, jak założę je na nasze plastikowe rurki. A to po prostu na drzewo. Dobra, idziemy do akwarium. Tak to się prezentuje. Na razie daliśmy w ten sposób. Z przodu zasys, elegancko. I wylot w ten sposób, ale zaraz to zmienimy. Zobaczcie, jest pływak. Pływa. Ta przedłużka to właśnie byście chcieli mieć nie tak głęboko. Ten skimmer, a to nasz rozbijacz hadronów. No dobra, zobaczcie, będziemy mieć na czym testować, bo jest syf na lustrze wody, akwarium dopiero co zalane. No to odpalamy maszynę i tutaj uwaga, bardzo ważne jest jak włożycie tą rurkę, bo ona ma skos.
I tak jak my żeśmy włożyli za pierwszym razem, no to katastrofa, disasters. Trzeba to obrócić, żeby ten dłuższy koniec był bliżej nie wylotu wody, tylko bliżej tego, skąd ta woda leci. O. Próba numer dwa, też porażka. Czemu? Bo po prostu za nisko jest, za mocno jest włożona ta rurka. Jak ona jest za mocno włożona, to po prostu zobaczcie, jak łapie powietrze. No działa skimmer, tak? Zabiera syf, jak się doreguluje, czyli tu jest bardzo, bardzo trudno to wyregulować. Trzeba po prostu tak trafić, uzależnić to od waszego filtra i wtedy już będzie ok. Zobaczcie, tu już żeśmy za trzecim razem wyregulowali jak trzeba i pięknie urządzenie zbiera syf z wody. I powiem wam, że byłem zachwycony działaniem tego urządzenia. Mówię, no kurde, co ci ludzie chcą? Jest wszystko cacy, żeśmy ustawili. Działać działa, jak wyregulujesz. A jak nie wyregulujesz, no to wydałeś bez sensu pieniądze. Tym razem linku w opisie filmu nie znajdziecie, bo to akurat kolega sobie kupił. Ja nawet w sumie nie wiem, gdzie kupił. Wiem, że zapłacił miliard cebulionów. Ładne, fajne, nie stłuczemy, ale problem z wyregulowaniem. Także zapraszam do sekcji komentarzy, co myślicie o tych hitach czy kitach. Decyzja należy do was. Trzymajcie się ciepło. Cześć!